jest piękna gra Star Wars Battlefront. Hej, cześć, witajcie, z tej strony Slashcraft, a dzisiaj witam was wszystkich bardzo serdecznie i będziemy sobie odpakowywać najnowszą grę Star Wars Battlefront właśnie na komputer, na PC. No i co, byłem też na filmie, dostałem właśnie takie dwie ulotki, znaczy ulotkę jedną, a tu jest, tak właściwie znajomy, pisze, że 5 kart oraz specjalna kość w każdym opakowaniu. Nie wiem, o co chodzi, zaraz sobie odpakowujemy. Możliwe, że jakaś figurka? A, kość! Czyli takie coś, no nie wiem, zaraz zobaczymy. A to jest ulotka, którą zaraz powiem, ale pierwsze zajmijmy się grą. Za wszystko zapłaciłem 994 zł, bo jeszcze kupowałem fotel. Będzie jeszcze film, jak będę unboxował fotel, jak na razie tylko unboxujemy sobie tą grę. Wszystko oczywiście zostaje na święta, ale ja mam akurat w tradycji tak, że odpakowuję wcześniej i mogę sobie to po prostu mieć wcześniej. Ale nie mogę sobie na przykład grać albo coś, więc Star Warsy wam nie zagram. Ale na pewno sobie otworzymy i zobaczymy, czy było warto, czy naprawdę gra jest fajna. Ogólnie co do gry, naprawdę bardzo lubię Star Wars, jestem wielkim fanem Gwiezdnych Wojen właśnie. Pierwsza część Gwiezdnych Wojen Star Wars Battlefront nie kupiłem, a byłem bardzo zdecydowany. Natomiast zdecydowałem się kupić drugą część, która miała wyjść za niedługi czas. No i cóż, wyszła i myślałem sobie tak, czy kupić, czy nie. W końcu właśnie zbliżają się święta, więc dostałem. I cóż, co mi się pierwsza rzecz nie podoba na okładce, jest Rey, ale nie ma Kylo Rena. Nie ma naprawdę, jest Darth Maul, który dawno zginął w jednym filmie z sagi. Naprawdę film mi się bardzo podobał. O filmie nie będę mówił, nie chcę nic spoilerować nawet, więc po prostu sobie otworzymy bez zbędnego przedłużania. Dobrze, ja już to otwieram. I pewnie będzie kod jakiś tam do aktywacji gry, więc tego wam nie pokażę. Unboxujemy, mam nóż w sumie, ale nie chciałem tak zbyt brutalnie potraktować folii. Folii to swoją drogą, ale gry. Dobra, mamy. Jest piękna gra Star Wars Battlefront. Gra oczywiście na Origina. Cóż, udaj się całkowicie nową przygodę Star Wars Battlefront. Najlepiej sprzedającą się serią gier ze Star Wars. Oczywiście wszechczasów. No i cóż, tryb gry offline, można grać fabułę, można grać multiplayer, można grać we dwójkę. Starcie w kosmosie, spektakularne pola bitwy. Naprawdę jest co podziwiać, powiem wam. No i otwieramy sobie. I cóż, oprócz tego nie ma żadnych innych ulotek, a w środku mamy, kurczę, ile płyt? Raz, dwa, 3, 4, 5, 6 płyt. Ogarniacie to? 6 płyt. No faktycznie gra dużo zajmuje, ale że było potrzeba 6 płyt? Wow, powiem wam, że trochę tych płyt jest, no. Tak poza tym trochę nic to nie ma innego. Gry wam nie pokażę, jedynie dam wam link do traileru gry, jeżeli jesteście zainteresowani i chcecie kupić. Ja tymczasem niestety nie zainstaluję gry. Zrobię to jutro, bo na pewno to długi czas zajmie. Oczywiście mam Origina, więc no spokojnie sobie będę mógł pograć. Cóż, jakiejś recenzji nie wydam, tak, bo jeszcze nie grałem, ale myślę, że gra naprawdę godna uwagi. Widziałem dużo hejtów, że na przykład dużo jest rzeczy, na przykład na jedną postać trzeba 10 godzin, coś tam gracie nosa mi mówiła i po prostu na przykład chcesz zagrać, to zapłać, chcesz coś tam, to zapłać, wszystko jakby za pieniądze, no nie wiem, tak słyszałem, ale ja jestem pozytywnie nastawiony i myślę, że się nie zawiodę. No i cóż, tak prezentowała się gra. Ja myślę, że jak najbardziej na plus to wyszło i że zakup był udany. Dobrze, gra na bok, a teraz zajmijmy się rzeczami z kina. Przy wejściu do kina otrzymałem właśnie ulotkę i taką saszetkę. To twoje przeznaczenie, Star Wars przeznaczenie. Co tu jest? Wejdź do świata Star Wars, to właśnie ulotka dotycząca tego, co dostaliśmy tutaj. Trochę się da normalnie kupić gdzieś tam w Biedronce, czy gdzie, naprawdę nie wiem, gdzie to się kupuje, ale powiem wam, że jestem zaskoczony, że dostałem takie coś przy kinie. I jest, mamy sobie, co to jest takiego, to jest kość, ciekawe. Dobrze, mamy kostkę, pokażę wam bliżej, nie wiem, czy złapię jakość. Dobrze, mamy tutaj BB-8, wszędzie BB-8, tak? Ale w sumie kostka fajna, powiem wam, nawet taka nie za ciężka, ciekawa. Nie wiem, do czego służy. Jakoś się w to gra, czy co? Przepraszam za hałas ogółem poza tutaj pomieszczeniem. Jest Finn. Ciągnięcie uwagi, wydarzenie, przesunie maksymalnie dwa życzone obrażeń. Czy to jest jakaś gra po prostu, tak? Tak się w to gra. No powiem wam, że ciekawe. Ceremonia oznaczenia, wydarzenie, swój człowiek, wsparcie, siła woli i BB-8. Takie karty dostałem. Powiem wam, że nawet ciekawe, ale ja i tak tego nie będę zbierał, bo po pierwsze nie jestem kolekcjonerem, a drugie to, że zostałem za darmo i myślę, że taki dodatek jest jak najbardziej w porządku.
No i cóż, to było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli odcinek się podobał, to nie zapomnij dać lajka i skomentować film. Ja tymczasem się z wami żegnam. Trzymajcie się i cześć. Hej, następnego razu. Kolejny unboxing to będzie unboxing fotelu, który także złożę i pokażę, jak wygląda. Cześć!